Jak ci było w tym Masterchefie? Co ci sprawiło najwięcej trudności, a co najwięcej radości? I czy spotkanie z Magdą Gessler, przepraszam, zostanie w tobie na zawsze? Tak, na pewno zostanie ze mną na zawsze, ale tak samo jak spotkanie z innymi szefami kuchni. Ja myślę, że w tym sezonie mieliśmy bardzo dużo szczęścia, że nie wiem, producenci jakoś zadecydowali, że jest strasznie dużo takich gwiazdkowych, takich, takich naprawdę porządnych kucharzy, którzy no... którzy na co dzień nie prowadzą jakichś warsztatów. Także no, mieliśmy ogromne szczęście, że mogliśmy się od nich uczyć. Tak samo no, w programie chyba największą konkurencją jest zawsze czas, ale też jest bardzo fajnie w programie, bo mamy dostęp do najlepszych produktów przede wszystkim i jak się nam coś nie uda, no to możemy to wypalić normalnie i zacząć od nowa. A jak w domu przygotowujemy, to... Troszkę szkoda. Właśnie, troszkę szkoda. No, jakby trzeba zrobić coś z czegoś, co nie wyszło. Ola, założyłaś sobie, że twoje uczestnictwo w Masterchefie to będzie pokazanie, że można połączyć na przykład kuchnię europejską z lekkim wschodnim smakiem, zmieniać nieco znane nam przepisy, pokazać, że jest jeszcze bogactwo, którego nie znamy. Nie zakładałam aż tak, ale rzeczywiście w programie chciałam wykorzystać tą jakby swoją przewagę, że ja tam jakieś tam smaki azjatyckie znałam. Ale to nie było tak, że wszędzie chciałam tam że to nie był sos sojowy albo co innego. Po prostu jakby chciałam zaprezentować troszkę inną kuchnię azjatycką, taką inną niż się spotyka w Chińczykach, tak, Wietnamczykach budkach. Oleńko, że tak się po ufale zwrócimy. Coraz bardziej się spoufalasz, widzę. Po prostu bawię się swoim niskim, zmysłowym głosem. Ale już tak merytorycznie zapytam, co dzisiaj będziesz nam robić i co tam wygniatasz swoimi pielęgnowanymi dłońmi i co ja trzymam z kolei w dłoniach, opowiedz. Ja dzisiaj będę robić trzy rzeczy. Będę robić pierożki gyoza, które akurat są na okładce książki. Mają pokaż. Moje ulubione pierożki, mają chrupiącą skórkę. O, pyszne. Tak, z nadzieniem? Słucham? Z nadzieniem jakim? Tak, z nadzieniem z sera koziego i papryką. Nie wiem, ja ostatnio mam ogromnego fioła na punkcie, nie wiem, słodkości tej papryki. Będę robiła bułeczki na parze, które będę później smażyć. Będzie chrupiące, będzie z dipem z bakłażanów. Ja bym chciała pokazać trik, który, nie wiem, może wszyscy studenci mogą zastosować, ponieważ będę wkładać bakłażan do mikrofalówki. I nie wybuchnie, powiedzmy od razu. No nie wybuchnie. Masz na to sposób. Mam na to sposób, tak. Ale dosłownie 10 minut i bakłażan jest mięciutki i słodziutki. Następnie będę robiła sałatkę z pieczonym kurczakiem, dosyć klasyczną. No, z moimi ulubionymi sosami. Ja je wszędzie wstawiam, bo tak chciałabym, żeby jednak ludzie więcej stosowali takich fermentowanych, takie fermentowane rzeczy, bo są bardzo zdrowe. A jak sobie wymyśliłem, że jak bakłażan wybucha w mikrofalówce, to po prostu studenci biorą łyżki i wyjadają prosto ze środka. To ciasto, które teraz ugniatasz, jest na pierożki czy nie, na to ciasto, bułeczki? Które wyrabiam, jest teraz na bułeczki. Ono przechodzi jakby podwójny proces wyrastania, żeby bardziej jednolicie wyrosnął. Ja teraz już po pierwszym wyrośnięciu wygniatam do czasu, kiedy no już nie ma żadnych... Bąbelków w środku. I tutaj jest ciasto na pierożki gyoza. Bardzo proste ciasto. Tak naprawdę ciepła woda i mąka. I chcemy po prostu, żeby... Nie wiem, wygniatamy to I już. A coś dokładamy do tej mąki typu sól na przykład? Trochę soli. To ciasto jeszcze nie jest takie... ciastowate. Ja bardzo lubię wkładać do... Ja jakby daję ciasto do odpoczęcia. Do lodówki? Nie. Normalnie w temperaturze pokojowej, żeby te nitki glutenowe, nie wiem, związki glutenowe mogły odpocząć.
I później ciasto staje się naprawdę bardzo, bardzo takie jedwabiste. I ja uważam, że ludzie, którzy na co dzień nie robią ciasta, nie robią, to po prostu tracą tą przyjemność wyrabiania dotykaniu. Ciasta. Tak, bardzo przyjemnie się dotyka. Ja już zrobiłam bułeczki. Bułeczki są na parze. Tutaj jest taki wkład, który można kupić sobie w sklepach za naprawdę kilkanaście złotych. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego wkładu, ani nie ma takiego bambusowego parownika, no to jest inna opcja. Jest opcja włożenia kokilki do garnka, dania wody i na to talerz. I tak samo, ten sam efekt będzie. A co jest w bułeczkach w środku? Bułeczki, mleko oraz mleko, drożdże i mąka. A nadzienie? Nadzienie, nie ma żadnego nadzienia. Nie ma, ja po prostu. Smażyć. Nadzienie będzie to krem z bakłażana. Mhm. Bakłażan, właściwie to... Strasznie nie lubiłam robić bakłażana przed tym, ponieważ wymagał strasznie dużego jakby wkładu czasowego. Do pieca, trzeba było pieca, wyskrobać wnętrze. Tak, przez godzinę. A ostatnio się nauczyłam o takim triku, który polega na tym, żeby przekuć bakłażan w paru miejscach, żeby tam pod wpływem gorąca nie wybuchł nam w piecu albo w mikrofalówce. I dałam bakłażan do... Nasze pieski się już często... Z tyłu coś zostało znalezione dobrego i zostało zjedzone. Też dostaniesz. Bakłażan idzie do mikrofalówki na około 10 minut i tyle wystarczy. I później naprawdę jest... Łatwo wyjąć cały środek. Tak, prawda? Nawet łyżką jest cudowny, bardzo jedwabisty i miękki, bardzo... bakłażanowaty. Olu, a co się znajduje w tej salaterce, którą tam naszykowałam? No właśnie, tutaj już jest sałatka, którą przygotowałam. Kurczak był marynowany w... tam mówiłam sos ostrygowy, sos sojowy. Dałam też troszkę miodu, chodź, żeby zobaczymy, co tam mają. Mogła się ładnie skarmelizować. I tyle. No i sałatka jest na... sosie rybnym i trochę tam soku z grejpfruta. Mm-hmm. Wykorzystuję po prostu wszystko, co jest w kuchni. Byłam w Masterchefie, ale myślę, że takie łatwe dania też warto znać. Mm-hmm. W domu je warto robić. No tak, no, bo są i łatwo i dobre. Tak. A pierożki, proszę pani? Pierożki gioza, są, tak? Tak, pierożki gioza. One już są ulepione. Tam w książce jest wyjaśnione krok po kroku, jak je ładnie zrobić. Mówiłam tam na wodzie i mące i w sumie już niczego tam nie ma. Tutaj powstał dip z bakłażana, jest na bazie tahini jeszcze, która bardzo, nie wiem, dopełnia smak, taki ziemisty smak bakłażana. Do tego majonez, bo majonez zawsze jest dobry. Bułeczki no, z boczkiem, uczący. No bo kto nie lubi boczku. I zostały już usmażone, mają taką chrupiącą, złotą skórkę. Są troszkę inne. A usmażone zostały w głębokim oleju? Usmażone zostały w głębokim oleju. Tak, ja nie jestem jakąś przeciwniczką głębokiego oleju, ponieważ jak się wrzuca na taki gorący olej, to od razu się już tak zamykają te pory bułki i one nie są aż takie, one nie są wcale takie wysuszone, ani nie są aż takie tłuste, jakby się wydawało. Zapomniałam wspomnieć wcześniej, że dlaczego daję ścierkę tutaj na... Żeby uszczelnić. Na patelni. Nie, żeby uszczelnić, ale żeby podczas gotowania to para wodna idzie do góry i ja nie chcę, żeby te bułeczki nam rozmokły. Były wilgotne, okej. Okay. Czyli ścierka dlatego, odbiera tę wodę. Tak, ta ścierka właśnie odbiera tę parę wodną. To teraz pierożki. Tak. Pierożki z kozim serem zostały wrzucone na patelnię. Możesz włączyć śmiało maszynę. Odrobinę... O, dobra. Niech skwierczą, niech przeszkadzają zespołowi za chwilę. Okej. Okay. Są już złote tutaj pod spodem, więc mogę dodać trochę wody. I one są jakby gotowane na parze. A bo co ta woda nam daje w tej sytuacji? No właśnie, przykrywam to pokrywką i wtedy woda też paruje. Mhm. I, czyli najpierw zostały usmażone, tak, mają taki cudowny spód chrupiący, przypieczony, tak. I dopiero dolewamy wodę i wtedy na parze dochodzą, tak? Właśnie, tak dochodzą. I później, już zrobiłam tutaj, ale później, jeżeli jak już... doszły, jak ta skórka już jest miękka i gotowa, a nie takie surowe ciasto, to wtedy wyjmuję pokrywkę i zostawiam, aby woda cała odparowała i zostały te spotki chrupiące.